działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenili bieżące wydarzenia w kraju. Na konferencji zorganizowanej 11 lipca poseł Urszula Pasławska i prezes PSL-u w regionie Stanisław Żelichowski podsumowali warszawski szczyt NATO, który zakończył się w ubiegły weekend. W ocenie ludowców szczyt był pierwszym w powojennej historii wydarzeniem w Polsce, podczas którego zapadały decyzje strategiczne dla całego świata. Urszula Pasławska krytycznie jednak oceniła brak informacji o roli inicjatorów wstąpienia Polski do NATO. Na wystawie poświęconej wstąpienia Polski do NATO zabrakło prawdziwych liderów, czy właściwych liderów, którzy rzeczywiście prowadzali Polskę do NATO. Zabrakło zdjęć i informacji, chociażby dotyczących Bronisława Geremka. No ale cóż, widocznie jest to taki sposób na leczenie kompleksów. Wydaje się, że bardziej straszny niż śmieszny. Stanisław Żelichowski nawiązał natomiast do wystąpienia Baracka Obamy, który upomniał prezydenta Andrzeja Dudę za przedłużający się spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Słowa Obamy są bardzo szczegółowo analizowane przez opinię światową i na bazie tych słów, niezależnie co my tu powiemy w kraju, jak próbujemy z tego pata wyjść, no to społeczność międzynarodowa obserwuje słowa przywódcy Stanów Zjednoczonych. Działacze PSL-u krytycznie odnieśli się do przegłosowanej przez Prawo i Sprawiedliwość ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W ich opinii posłowie PiS-u odrzucili znacznie lepsze projekty, w tym ten przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Wiele do życzenia dla ludowców pozostawia również sama forma pracy nad ustawą, która była prowadzona nocami. Ustawa procedowana przez PiS nie rozwiązuje żadnego problemu, ani sprawy publikacji wyroku sprzed 9 marca 2016 roku, ani dotycząca sprawy sędziów powołanych w poprzedniej kadencji. Tak naprawdę ta ustawa jest kolejnym zaproszeniem Komisji Weneckiej do Polski. Trzecim tematem konferencji była podwyżka płacy minimalnej. Sejm zdecydował o podwyższeniu stawki na umowach zleceniach do 12 zł za godzinę. Płaca minimalna na etacie zostanie natomiast od nowego roku zwiększona do 2000 zł brutto. Politycy PSL-u są jednak zaniepokojeni słowami ministra pracy. Budzi bardzo wiele obaw uzasadnienie do ustawy, które przytoczyła pani minister Rafalska, mówiąc o tym, że przedsiębiorcy, szanowni państwo, do tej pory w żaden sposób nie troszczyli się o swoich pracowników, w związku z tym należy ich dociążyć. Wiemy doskonale, co przygotowane już jest dzisiaj przez rząd. Kolejne podatki dotyczące prawa wodnego, dotyczące opłaty audiowizualnej, etc., etc. W związku z tym to źle wróży polskiej gospodarce. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało specjalny pakiet ustaw ułatwiających życie polskim przedsiębiorcom. Proponuje m.in. uproszczenie procedury założenia firmy, ograniczenie kontroli skarbowych i obniżenie składek ZUS.